Panie profesorze, gratulacje dla Uniwersytetu Pedagogicznego za Orła Wprost. Proszę powiedzieć, jakie wyzwania w rozwoju uczelni dzisiaj niosą ze sobą te czasy dla uczelni takich humanistyczno-społecznych? Wydaje mi się, że głównym wyzwaniem dla uczelni społeczno-humanistycznych, takich jak Uniwersytet Pedagogiczny, jest próba orientowania się na potrzeby gospodarcze kraju. Widzimy, że niż demograficzny spowodował, co zresztą ministerstwo jasno komunikuje, że w najbliższych latach, być może dekadzie zmniejszy się zapotrzebowanie na pedagogów, no, począwszy od nauczania wczesnoszkolnego, aż po szkolne i w szkolnictwie średnim również. Wychodząc przeto naprzeciw tym tendencjom, staramy się rozbudowywać te profile kształcenia, które nie są już pedagogiczne, czyli takie jak na przykład dziennikarstwo, resocjalizacja, czy też kierunki społeczne, ale o profilu szerszym, niepedagogicznym. No niestety to jest wymóg rynkowy i myślę, że bardzo dobrze się w tym odnajdujemy. Ilu studentów studiuje dzisiaj na Uniwersytecie Pedagogicznym? Co te, oprócz tych kierunków, uniwersytety humanistyczno-społeczne mogą zaproponować, żeby walczyć w tym niżu demograficznym, jak pan powiedział? W Polonie jest zarejestrowanych obecnie do około 17 tysięcy. Myślę, że realnie to jest około 15-16 tysięcy czynnych studentów. Moja kadencja zaczynała się gdzieś od ilości 11 tysięcy. Rekrutację mieliśmy chyba najlepszą w Krakowie i w Małopolsce w tym roku, dlatego że mieliśmy niecałe 30 tysięcy kandydatów, chyba 27 tysięcy konkretnie. To pokazuje, że jesteśmy postrzegani przez maturzystów, kandydatów jako uniwersytet o szerokim spektrum możliwości kształcenia w czterech dziedzinach, od nauk z zakresu sztuki, przez nauki humanistyczne, społeczne, aż po przyrodniczo-ścisłe. To jest 60 kilka kierunków na dwóch poziomach kształcenia i sto kilkadziesiąt, blisko 200 specjalności, z czego tylko kilkanaście to są specjalności czy kierunki nauczycielskie. Nazwa jest myląca, obecna Uniwersytetu Pedagogicznego, dlatego podjęliśmy starania o zmianę nazwy tej uczelni na ośrodek ogólnoakademicki czy uniwersytet klasyczny. Proponowane nazwy to albo Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, albo Uniwersytet Krakowski imienia Komisji Edukacji Narodowej. To oczywiście nie zaprzecza naszej misji edukacyjnej czy kształceniowej, dlatego że chcę przypomnieć, iż w tym roku przypada 250. rocznica Komisji Edukacji Narodowej, czyli naszego patrona. Chcemy zatem tę nazwę skorelować właśnie z tą piękną rocznicą, a Komisja Edukacji Narodowej wytycza czy hołduje tym dawnym tradycjom kształcenia również pedagogów. Nie chcemy tego zaprzepaścić.